Kuchnia na miarę. Na miarę Twoich potrzeb. Wygoda, precyzja, nowoczesne rozwiązania, wysoka jakość materiałów. Kuchnia sercem domu. Zrobimy ją dla Ciebie, na miarę Twoich oczekiwań. Wenus, Suwałki, ulica Podchorskiego 10. Zapraszamy. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zakołka. Szanowni Państwo, w poprzednim odcinku mówiliśmy, jak dokonać złomowania pojazdu, czyli samochodu, który się nie nadaje do sprzedaży, nie nadaje się do bezpiecznej jazdy po drogach. Oczywiście nie zawsze kończymy naszą przygodę z danym pojazdem w ten sposób. Często również sprzedajemy samochód. Zatem w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie, jak podnieść wartość naszego samochodu, tak aby nasza sprzedaż była satysfakcjonująca nas, ale również i kupującego. Zapraszam. Sprzedajemy samochód z różnych powodów. Powiększyła nam się rodzina, potrzebujemy większego. Czy też uznaliśmy, że już czas po prostu na zmianę, na inny model, innej marki. Ale aby dobrze sprzedać samochód, musimy go po prostu przygotować. Proszę pamiętać, że kupujący dużo zwracają uwagę na wygląd auta. Jest takie powiedzenie, że pierwsze wrażenie możemy zrobić tylko raz. I to się sprawdza właśnie przy zakupie, przy ewentualnych oględzinach pojazdu. Także wygląd zewnętrzny pojazdu, dużo możemy zyskać na tym, jeżeli doprowadzimy auto do przyzwoitego wyglądu. Po wielu latach eksploatacji nasz pojazd zapewne wymaga lekkiego dopieszczenia samej powłoki lakierniczej, jak i elementów zewnętrznych. I tutaj teraz podejdziemy do jednego z elementów i pokażę Państwu, jak po wielu latach eksploatacji wygląda element, który możemy za niewielkie pieniążki sami, bądź też oddając do specjalisty, doprowadzić do ładu i do estetycznego wyglądu. Pierwszym elementem, o którym chciałem powiedzieć, są to reflektory. W tym aucie, tak jak Państwo widzą, czas i przebieg zrobiły swoje. Reflektor jest żółty, zmatowiony. Przepuszczalność światła przez taki reflektor również jest dużo zmniejszona. Jeżeli sobie Państwo przypominają, był jeden taki magazyn, w którym omawialiśmy sam proces czyszczenia takich reflektorów. Tak jak Państwo widzą w tej chwili na zdjęciu, reflektor przed czyszczeniem i po czyszczeniu. Od razu widać, że efekt jest naprawdę ogromny i spolerowanie reflektorów przednich do takiego stanu, aby ta przejrzystość jego była, ale również i atrakcyjność wizualna przez kupującego również jest podniesiona. Jeżeli chodzi o samą powłokę lakierniczą naszego samochodu, oczywiście nie mówię tutaj o ukrywaniu jakichś wad czy niedomagań tej powłoki, ale czy zabezpieczenie małych wgniotek czy rysek z zaprawką w tym samym kolorze lakieru jak najbardziej jest wskazane. Same spolerowanie różnych rysek przy klamkach, na zderzakach czy na masce lekkościerną pastą nie wymaga jakichś szczególnie nakładów finansowych. Wystarczy trochę czasu i efekt naprawdę jest podniesiony i atrakcyjność naszego auta również. Kolejny element. Koła, felgi, kołpaki. Niektórzy mówią, że koła, ładne koła dla samochodu to jak ładna spódniczka dla kobiety. I coś w tym jest właśnie. Wystarczy porównać sobie samochód na zwykłych czarnych felgach
i następnie założyć mu jakiekolwiek kołpaki w srebrnym kolorze. Od razu samochód nabiera innego wyglądu. Dlatego zadbane alufelgi, jeżeli takie mamy, czyste przede wszystkim, bez takiego nalotu od klocków, bez błyszczącego się lakieru, na pewno pozytywnie wpłyną na wygląd naszego auta i to się będzie rzucać w oczy. Błyszczące felgi. Zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pojazdu również liczy się to pierwsze wrażenie. Dlatego czystość w aucie, moim zdaniem, jest to podstawa do tego, aby w ogóle zainteresować klienta naszym samochodem. Czyli porządek. Niedopuszczalne oczywiście. Taka warstwa kurzu. Posprzątać samochód jest to dosłownie pół godziny. Jest tyle środków na rynku do czyszczenia, do czyszczenia różnych tworzyw, że naprawdę za niewielkie pieniążki można również i środek doprowadzić do porządku. Porządnie odkurzyć, aby kupujący naprawdę wiedział, że o ten pojazd naprawdę się dbało. Bo tak jak Państwu i wcześniej mówiłem, to pierwsze wrażenie mówi to troszeczkę o nas, w jaki sposób traktowaliśmy nasz samochód, czy dbaliśmy o niego, bo jeżeli ktoś nie dbał o porządek w środku, nie przeszkadzało mu tu pół centymetra kurzu czy kilogram piasku na dywaniku, to też mało prawdopodobne, że i o aspekty mechaniczne również nie dbał. Dlatego warto zrobić generalny porządek w aucie. Tapicerka z różnych materiałów wykonana i w różnym stanie po iluś tam latach jest. Kompleksowe pranie tapicerki to jest około 150 zł, jeżeli chodzi o same fotele, gdzie raczej najczęściej najbardziej brudne te elementy właśnie są po kilku latach. Jeżeli chcemy uzyskać dobrą cenę, warto zainwestować w profesjonalne pranie chociaż samych foteli. Sam aspekt wizualny oczywiście to nie wszystko. Nie dajmy powodu kupującym do zbijania naszej ceny zaoferowanej. Sprawy techniczne, czyli paląca się, świecąca na stałe jakaś kontrolka, nie wiem, silnika, poduszki powietrznej, ABS-u. Wszystko to oczywiście przyczynia się do tego, że kupujący będzie miał chęć wręcz targowania się z nami, czyli do zbijania ceny dla niego w dół oczywiście. Dlatego zadbajmy o to, aby wszystkie kontrolki, wszystkie układy w naszym pojeździe były sprawne. Wtedy ten powód będzie dużo, dużo mniejszy. A co pod maską możemy zrobić? Proste. Jeżeli nie chcemy nic ukryć, to nic. Zostawmy motor w takim stanie, jakim jest, żeby kupujący wiedział, co kupuje. Nie myjmy go. Niech będzie tak jak jest faktycznie. Warto jeszcze dodać jedną rzecz. Wyposażenie auta, podnośnik, klucz, koło zapasowe, wszystko to powinno się znajdować razem z samochodem, który sprzedajemy. Ale o sprzedaży tak naprawdę już powinniśmy myśleć w momencie, kiedy nabywamy to auto. Od samego początku warto założyć sobie, bądź też nabyć książeczkę serwisową. Jeżeli jest to auto używane, naprawdę przez parę lat zbierze się tych rzeczy, które wymieniamy, które naprawiamy, rzeczy, które kupujemy. Warto trzymać paragony, faktury ze sklepów. Nie mówię tutaj o paragonach za paliwo czy za płyn do spryskiwaczy, ale za części zamienne, które w każdym aucie się po prostu wymienia. Czy z powodu naturalnego zużycia, czy też awarii. To wszystko po pewnym czasie zbierze nam się sporo tych nawet papierków, ale przy sprzedaży naprawdę uwiarygadnia nas, jako sprzedających, że nasze auto było serwisowane na bieżąco, było naprawiane, co naprawdę
może się przyczynić do szybkiej po prostu sprzedaży. I tak przygotowany pojazd niewielkim nakładem czasu i finansowym naprawdę sporo zyskuje na swojej atrakcyjności. Teraz w dowolny sobie sposób możemy wystawić ogłoszenie na dowolnym portalu ogłoszeniowym, robiąc dobrej jakości zdjęcia, interesujące zdjęcia, bo na to również patrzą kupujący. Jeżeli mamy już klienta, zadbajmy o właściwą dokumentację, właściwą finalizację naszej transakcji. Nabywanie pojazdu przez osoby prywatne odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej kupna-sprzedaży pojazdu. Gotowe wzory można w sieci spokojnie, bez problemu znaleźć, wydrukować sobie. Ważne, sporządzamy umowę kupna między kupującym a sprzedającym, nie przez osoby trzecie. W dwóch egzemplarzach jednobrzmiących, po jednym egzemplarzu dla kupującego i jeden egzemplarz dla sprzedającego. Wraz z samochodem przekazujemy koniecznie dowód rejestracyjny, polisę OC oraz inne dokumenty, które akurat mamy w posiadaniu. Ale mówię, obowiązek jest taki, że dowód rejestracyjny i polisa odpowiedzialności cywilnej. Dodam, po sprzedaży również powinniśmy dopełnić pewnych obowiązków. Jednym z najważniejszych jest to, abyśmy zgłosili fakt sprzedaży swojemu ubezpieczycielowi. Dlaczego tak ważne jest zgłoszenie się do swojego ubezpieczyciela w celu poinformowania o zbyciu pojazdów? Otóż nowy właściciel może oczywiście kontynuować czy też wykorzystać po prostu tą naszą polisę aż do czasu jej zakończenia. Ale ubezpieczyciel nie wie z automatu, że pozbyliśmy się auta, że korzysta z tego inna osoba. Po zakończeniu tej naszej polisy nowy właściciel nie ma obowiązku jej wypowiadania, po prostu ubezpieczy się w innym towarzystwie ubezpieczeniowym. Nasze towarzystwo z automatu wznowi nam nową polisę i przyśle nam po prostu informację, że tyle i tyle mamy do zapłacenia. Dlatego warto też z takiego powodu to po prostu zrobić. Ale też możemy zyskać, bo jeżeli poinformujemy ubezpieczyciela, że pozbyliśmy się auta, nowy właściciel ubezpieczy się w innym towarzystwie ubezpieczeniowym, możemy otrzymać również zwrot za niewykorzystany czas tej naszej polisy. Zazwyczaj jest to zwrot pełnych miesięcy niewykorzystanych. Także nawet z tego tytułu też warto i trzeba tego dokonać. Oczywiście wspomniałem Państwu tylko o takich podstawowych rzeczach, jak można podnieść wartość swojego samochodu. Możemy jeszcze tutaj dodać całkowite pranie tapicerki, odświeżanie wnętrza, czyszczenie klimatyzacji, ale skupiłem się na tych, co naprawdę możemy niewielkim nakładem czasu i kosztów te auto nasze doprowadzić do należytego wyglądu, bo na tym się dzisiaj przede wszystkim skupiłem. A teraz tak, dla rozluźnienia, kilka filmików znalezionych w sieci. Zapraszam. W tym odcinku to już, Szanowni Państwo, wszystko. Przypominam, że dzisiejsze porady były dla osób, które chcą sprzedać normalne auto, a nie ukryć pewne wady, jakichś złomów jeżdżących po naszych drogach. Także dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.